Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Dobra, idziemy na ten bal i zobaczymy, czy będzie zadowolona z tego stroju. Księżna. Voltesta. Ale setny level wbił. Nieźle. Czemu mnie to nie dziwi? No, odkupały? No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. Takie same kwiatki. Lebeka. No, Geralt, wyglądasz naprawdę nieźle. I nawet masz maskę. Tylko nie taką, jak trzeba. Wiedziałem. Członkowie Mandragory noszą trochę inne. Przyniosłam ci jedną. Masz. Załóż ją. No, taką. Dlaczego? To tutaj nie było w sklepie. Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka, że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczypuje młode artystki. Chodźmy. Przyjęcie na pewno już trwa. Dobrze, że schowałeś broń. Inaczej na pewno by nas nie wpuścili. Schowałeś broń. No co miał, kurde, z mieczem? Na plecach wejść. On ma tyle ekwipunku, że... Nie wiem, gdzie to trzyma. Wszyscy mają takie same. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć tego Cintryjczyka? Musimy uważać, żeby go nie spłoszyć. Lepiej pytać o jego partnerkę, Cecylię. To nie wzbudzi podejrzeń. Znajdziemy ją, to znajdziemy też jego. Zwłaszcza, że on może się nas spodziewać. Co masz na myśli? W mieście natknąłem się na jego zbirów. Polowali na mnie. Tak, masz rację. Musimy być ostrożni. Chodź, nasza kolej. Szanowna pani, łaskawy panie. Mam niebywałą przyjemność powitać was na przyjęciu Mandragory. Dzisiejszego wieczoru w szczególnej waszej uwadze polecam widowiska przygotowane przez artystów naszej społeczności. Opowiesz nam o tych widowiskach? Dzisiejszego wieczoru Mandragora ma zaszczyt przedstawić trzy wspaniałe pokazy. Pierwszym z nich był koncert wyśmienitej Cecylii Belante, śpiewaczki o głosie szlachetnym niczym diament. Niestety, jej występ już się skończył. Szkoda. Bardzo chcieliśmy posłuchać. Na szczęście zdążyliście na pokaz wielkiego Calestiego, mistrza iluzji wizualnej. Przyjechał do nas aż z dalekiego Ofiru. Iluzja wizualna. Ciekawe. Kim jest trzeci artysta? Trzeci i czwarty, bo jest ich dwóch. Mowa o braciach Tuvena, prezentujących swój najnowszy mimodram. Bardzo zależy nam na tym, żeby spotkać dzisiaj Cecylię Bellante. Należą państwo do jej wielbicieli? Na pewno będzie dziś nie jedna okazja, żeby z nią porozmawiać. W tym tłumie niełatwo będzie ją znaleźć. Może mógłbyś nam trochę pomóc? Nie wiem, gdzie jest teraz, ale wiem, jak ją znaleźć. Słuchamy. Szukajcie kowirskiej orchidei. To znaczy? Cecylia ma ją wplecioną we włosy. Po orchidei poznacie ją bez trudu. Aha. Proszę, proszę. A Jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Nie, chyba nie tu. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Właścicielką rezydencji jest Oriana,
Patrz, to ona. Tam, na balkonie. Oriana. Widzę ją. Nie nosi maski? To byłoby bezcelowe. I tak wszyscy wiedzą, że to ona. Jeszcze raz widzimy Orianę. Jeżeli znajdziemy ją, to znajdziemy też Cintryjczyka. Bardzo ważna osoba, nie? My możemy iść tu, ale weźmiemy udział. Weźmiemy udział i będziemy dobrze bawić. Bal to bal. No, Geralt, namaluj obraz. Wystarczy rzucić płótno kulami z tobą. Nawet ty! Proszę państwa, ujawniła się kolejna artystyczna dusza! Proszę, proszę. Ty i sztuka nowoczesna? Profanie, to nie jest pejzaż. To manifestacja duszy. Ale beka. Ja widzę tu pełne zmysłów. Jeżeli znudzą się panu te kolory, zawsze można wyrzucić je do wiadra i wziąć inne. Jeżeli znudzą się panu te kolory, zawsze można wyrzucić je do wiadra i wziąć inne. Dobra. Proszę nie przeszkadzać. Wybrał żółty? Oczywiście, że tak. Ten zielony jest zajebisty. O, fajny. Był taki żółty, nie? Cóż za zielony. A. Zupełnie jak pole winorośli. Fajne. I co teraz? Trochę wielki. Fioletowa. Fiolet. Szlachet niebora. Cudowny. Jak niebo nad Tusonem przed górą. Albo głęboko skrywany lęk przed boskością. Nie mam już. Proszę nie przeszkadzać. To już koniec. Pozwólcie państwo, że dokonam interpretacji. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy. Ciągłą walkę dobra ze złem. I bunt. O tak, to cały on. Walka dobra ze złem. Chodź, sprawdzimy go. Przestała gadać. Paść, czytuje poezję. Co się robi? Absynt. Wyjątkowy. Absynt! Uważaj, on naprawdę mocno uderza. Walimy. Jestem odporny na uwagę. Kto pił absynta? Przyznać się. Nie powiem. Nikomu nie powiem, tylko się przyznajcie. Nudzisz się. To metafora nieustannej walki o maluję. Metafora. I co jeszcze? Wielki płaszcz? Jak nie mogą się dogadać, to trzeba linę. To jest jakaś atrakcja? Nieustanna walka. Nie wiem jaka. Aha, tu mogę mimować. Ten obraz jest bardzo... Gertrud, byłeś. O! Ale beka. O, tu jest już ta loża. Popatrz to na nie, jeszcze nie. Chyba rzuca jakiś czar. Zobaczmy. Koniec Cecylia powinna dzisiaj występować. Najwidoczniej ktoś tak zadecydował. Ten ktoś nie ma pojęcia. Jesteśmy zajęci. Chcemy zostać sami. Proszę wyjść. Jesteśmy zajęci. Przepięknie. Dawaj kolejeczkę jeszcze. Nie denerwuj się. Te delfiny. Co tu jest? Aha. O, fajne to jest. Nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy. To jest piękne, ładne. Patrzcie, jaki ogień. No to jest fajne. Rzucaliście kiedyś? Lampioniki? Bla, pretensjonalny. Wszystko mogli powiedzieć, ale pretensjonalny? Tyle czasu pracowałem nad tym monodramem, a najgorsze, że była tam hrabina Despel.
teraz już nigdy na mnie nie spojrzy. Bla, 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 powinna bla. Być w jednej z ludzi. Wszystko mogli powiedzieć, ale pretensjonalny. Chodź, sprawdzimy w bla, 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 bla. Awangarda z awangardy. Chodzi tylko o dwie rzeczy. Pieniądze i kupczyk. Wiedźmin tylko. Pretensjonalny. Patrzcie to. Delfin. To nie Cecyl. Chcemy zostać sami. Proszę wyjść. Jesteśmy zajęci. Aha, tu też może być. Proszę zostawić nas sam. Proszę wyjść. To prywatna loża. To nie Cecyl. Dobra. Wirczyk. Tu też może być. Tu są dwie loże. Tej. Jakiś pijak. Bla, bla, pretensjonalny. No to tu jednak. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać! Fiat się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Z tym typem karnacji orchidea tworzy wspaniałą kompozycję. Mamy sprawę do twojej modelki. To zajmie tylko chwilę. A do mnie? Nie ruszać się! Możecie rozmawiać, ale proszę się nie ruszać. No, no, ten portret robi wrażenie. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Villens. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Ale jaja. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Ale niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluję wyłącznie akty, zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Ale jaja. Ciekawostka. Przyszliśmy tutaj specjalnie po to, żeby się z tobą spotkać. Ze mną? Ale dlaczego? Chcemy spytać się o cintryjskiego szlachcica, z którym tu przyszłaś. Cintryjskiego szlachcica? A, ty myślisz, że ja jestem Cecylią? Musiała mnie zmylić ta orchidea. Mówiłem, nie ruszać się! Na koniec występu Cecylia rzuciła ten kwiat w tłum. Ja go tylko złapałam. Ale widziałam tego szlachcica, o którym mówisz. Bardzo chcemy z nim porozmawiać. Jak on wyglądał? Jak wielu tutaj. Wysoki brunet w masce. Wiesz, gdzie on jest teraz? Cecylia dostała od niego niewielki podarunek. Pudełko miało kształt serca. Później razem poszli w stronę stołu z poczęstunkiem. Bardzo państwa proszę, że tak się nie da pracować. Zostawcie nas samych. No nie da się, nie da. To jest poczęstunek, zobaczmy. Ktoś zostawił lutnię. Podobna do tej jaskra. Jego była porysowana. Ktoś mu miał kiedyś. Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakoniku perfum. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. Wielki Buals? Dosłownie unosi się. Już mówiłem kiedyś o tych zmysłach. To jest ciekawe, nie? Jak można zapach pokazać.
jest równo, bo wydaje mi się, że prawy mankiet jest jakby... Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Mhm. Chodź, coś wymyślimy. Ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Też weszłam bez na to. 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc? Mam nadzieję, że możemy liczyć na twoją dyskrecję. Oczywiście. Będę milczał jak grób. Szukamy Cecylii Belante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę. I mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. Słuchaj, no da! Musimy dostać się do jej garderoby. Jak najszybciej. Tak jest. Indryjczyk z cintry. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. Szybko. Przesuń się. No idzie. Bogowie, to chyba Cecylia. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Ja nie spoiluję. Staram się. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze... Prawda, jak ktoś pierwszy raz ogląda, to jest piękna sprawa. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon. Sprytnie. Krwawy odcisk dłoni. Wyważył drzwi i zrobił z nich podejść. No nieźle, nie? Silny. Naprawdę nieźle. Przekładając drzwi, stłukł doniczkę i wdepnął w rozsypaną ziemię. O. Pewnie wspiął się po tej drabince. Robota dla Wiedźmina. Ostrożnie. Bogato zdobiony nóż może wciąż być w pobliżu. Pewnie wytrącony w czasie walki. Ślady krwi. Ślady kop. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. No tu jest fajne. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Drogocenny klejnot, a na nim krwawy odcisk palca. To pewnie po niego przyszedł złodziej. Obok leżą drobne ogniwa, jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny. Szkatułka z wyłamanym zamkiem, otwarta wytrychem. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. To już dużo rzeczy, nie? Kinkiet jest wygięty i usmarowany krwią. Ktoś chciał się go złapać? Na ościeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? Kurde, chciałem wygląda spadać. Na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził.
Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro Klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn. Oriana to nie zła rzeźniczka. Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko ze szczegółami. No to... usiądźmy, weźcie sobie coś do jedzenia. W trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń, odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jak ozdoba, ale wbita w oko... zabija równie skutecznie jak miecz. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. No, to jest to. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę. To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Orianę. To nóż myśliwski, służy do skórowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano tę ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. O ile można ich nazwać rycerzami? To zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, sprawdźmy, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji.
Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć, pani Oriano. Czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Arbuziki. To będzie śmietanka tutaj. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. No. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce Toussaint. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tym. No. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. To może być coś jeszcze innego. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca. Klątwa Nilfgaardu? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrica kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. No w dupę. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. No, świetne, świetne. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Toussaint. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Ta, to rzeczywiście może być prawda. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Dobra. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać. Jak siostra z siostrą. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić.
Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlef van der Eretain, przybył z Nazairu. O kurde. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ale pompa. Ach, tak, ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Detla wolę rzeźnia. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu... No to niezła uroczystość. Podejrzewam, że chodzi o bestie. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość. Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom, nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Zaraz wracamy. Nie, ta rozmowa jest świetna. Takie napięcie, że... Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? No. Wampir, Wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Świetne. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny. A ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek. Ta Oriana... To naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Beauclair. W sumie... Nie widziałem jej całe lata. To już wiadomo, kim jest, nie? Wiesz co? Opowiem ci o niej przy innej okazji. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny? I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty.
Nie, piękne. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możesz. Pani nawet spokojnie. Wiedzieć. Zatrzymaj to będzie. Ja pójdę do Duntyn. To tak nabiera sam, takiej lepszej. Sam, bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem, a ty uważaj na siebie, przyjacielu. No, lubię takie intrygi. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Nie. Nie, to naprawdę niezłe. Detlaf sobie siedzi obok. Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Bardzo. Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia. I jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda. Ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour. Nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. No to teraz wybory, ach wybory. Szturm na Duntyn. Po północy spotkaj się z Damienem w młynie de la Croix. Ale mamy wpisów. Zobaczmy, nadal ten level się nie ruszył, może za chwilę. To już ma setny level szturm na Duntyn, więc teraz możemy sobie zrobić te poboczne. Tak, teraz wyciągniemy sobie te wszystkie zadania poboczne i wracamy na setnym levelu na szturm, ale będzie nieźle. Szlachcic Tintry. Fajnie. Nie dostałem punktów? Nie zatrzymywać się! Dalej, dalej! No dobrze. Także możliwe, że widzimy się już w następnym odcinku. Bywajcie.